Cześć, witajcie w kolejnej części przygód z gry Mroczne Legendy 2 Czarnia Łabędź. Ostatnio razem z naszą uzdrowicielką płynęliśmy w stronę Mrocznego Królestwa Łabędzi. Jednak łódź się rozbiła. Jesteśmy aktualnie pod wodą. Zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Tak, próbujemy wydostać się ku powierzchni. To płyniemy w takim razie. Ktoś nam pomógł. Thank goodness you're alive. We need your help. Find the burnt house in the forest. You will find your answers there. I must go. You're not safe with me here. Who was that man? He saved my life, then he just vanished. Nie mam pojęcia, kim mógł on być. Stwierdził, że potrzebują naszej pomocy. Brzmi ciekawie. Gdzie my teraz jesteśmy? Spójrzmy na mapę. Nie mamy pojęcia, gdzie jesteśmy. Dobrze, no to czas się rozejrzeć. Tu mamy kolejny fragment herbu, 10 z 31. Rozbita nasza łódź, zepsuty biedaczysko. Żadna ilość cukierków tu nie pomoże. Co za odór, wolałabym tego nie dotykać. Mamy tylko koszulki z pokrzyw jak na razie. Zebraliśmy wiosło. Coś jeszcze? Chyba nie. Tu się możemy jeszcze czemuś przyjrzeć. To jest nie, to jest tylko rozbita łódź. Tu mamy przybrzeżny gaj. Ale zobaczmy, co jeszcze tutaj nas czeka. Za ciężkie, ale dajcie mi dźwignię, a ruszę ziemię spłosać świata. Literówka. Tak, czyli dźwigni potrzebujemy jakiejś. Tu coś jest. Gdybym przecięła te żyłki, może dałoby się rozwiązać sieć. Jakaś słodka wydra. Bardzo słodka wydra. Tak, czyli musimy przeciąć żyłki. Nic takiego nie mamy jak na razie. No cóż, to musimy w takim razie iść w stronę przybrzeżnego gaju. Okej, co my tu mamy? Spójrzmy na to drzewo. Puk, puk, są tam jakieś skrzaty. Nic z tym też zrobić nie możemy. Tu co jest? Co za paskudna maszkara? Nie mam pojęcia, co to może być. Co to jest? O, tu mamy kolejną kapliczkę. Kapliczka taka jak w Orlej Stanicy. Znów brakuje nam złotego pióra. Dobrze. Co jeszcze? Jakieś fragmenty herbu są? Czy też nie? Spójrzmy na tą wodę. Tu mamy jakąś muszlę. Przejść wielką rzekę, gdyby tylko ta kłoda była bliżej. Jest fragment herbu kolejny. Co możemy tutaj zrobić? Zobaczymy na mapę. Mamy coś do zrobienia przy rozbitej łodzi. Tylko co? Muszelka tu nam nic nie pomoże. Wiosło. Czy wiosło może nam posłużyć za dźwignię? Może. Kto to jest? Świeży topielec. Utonął nie dłużej niż godzinę temu. No, zapowiada się dosyć ciekawie. Mamy złote pióro. I coś miał na szyi. Łabędzi medalion. Jedwabna szata. Szlacheckie odzienie. Ciekawe, kim on był. Złote pióro.
Tu jeszcze mamy coś do wykonania, ale chodźmy tam do przybrzeżnego gaju i wsadźmy złote pióro do kałamarza. Interested in magic, but in those soft, easy times, that interest grew into an obsession. I knew my wife wouldn't understand, and my subjects would abhor me, so I practiced the arcane arts in secret. It was my guilty pleasure, my forbidden fruit. That's when she appeared, a sorceress. A więc król łabędź parał się magią, zapewne czarną magią, i pojawiła się jakaś czarodziejka. Nie wiemy, kim ona jest jak na razie. Tu był ukryty fluoryt. Co możemy zrobić? Coś przy rozbitej łodzi. Czy za pomocą muszli możemy to rozciąć? Możemy. Przesuń spławiki tak, by żadne dwie linie się nie przecinały. Jak to ma wyglądać? O, w ten sposób. Okej. Mamy sieć i mamy wydrę. Wydra wdzięczna za wyswobodzenie z sieci będzie towarzyszyć ci w przygodzie. Świetnie, mamy słodką wydrę przy sobie. Czy tu coś jeszcze jest? Czy wydra może nam pomóc? Chyba nie. Jednak nie może. A siecią możemy ją wziąć? Też raczej nie. To chyba nie będzie przedmiot do podniesienia. Tak, co możemy jeszcze zrobić? Teraz mamy coś do zrobienia w przybrzeżnym gaju. Czy wydra może przepłoszyć to stworzenie? Wolałabym nie ryzykować, ten ślimak wydaje się jadowity, a więc to jest ślimak. No, w sumie tak. W sieci raczej też go nie złapiemy. Co możemy zrobić tutaj? Może wydra nam pomoże tutaj przedostać się? Na drugą stronę, no właśnie, przyciągnie nam kłodę. Fajna ta wydra jest. Okej, i gdzie myśmy się udali? Udaliśmy się do leśnego wąwozu. Czy to było wszystko tam do zrobienia? Zgadza się. A więc jesteśmy w leśnym wąwozie. Co my tu mamy? Spójrzmy tutaj. Jakiś kolejny kamień szlachetny. Szafir. Okej. Brak tu kluczowego elementu. Nie mamy klucza. Czy coś jeszcze tutaj jest do zrobienia? Coś do kliknięcia? Chyba nie. Musimy znaleźć klucz. Dobrze. Czy są tutaj jakieś fragmenty herbu? Nie ma mowy, bym się wspięła na taki mur. Tu co mamy? Miejsca na jakieś kamienie szlachetne. Rozwiązanie jest pod moim nosem, czuję to. Magiczna pieczęć, jak ją otworzyć? Dwa szlachetne kamienie mamy. Mamy fluoryt. Pasuje tutaj. Szafir pasuje tutaj. I nie mamy jeszcze jednego kamienia szlachetnego. Tu jest fragment herbu. A co mamy tutaj? Kolejny kamień szlachetny. I paskudnie cuchnące ziele, najpewniej trujące. Dobrze, to umieśćmy kolejny fragment cytryn na miejscu. Coś się tutaj zadziało.
Tylko co? Chyba coś pomyliłam od początku. Aha, musimy klikać w odpowiedniej kolejności to, co się nam tutaj pojawia. I cóż tu się dzieje? Thanks for taking these things off me. I'll let you pass. Czy chodziło tu o księżniczkę, która została uwięziona? If you see the little princess, tell her I miss her. Mała księżniczka. Zgliszcza domostwa. Dobrze, chodźmy tam. Where the queen lived. I might find some clues inside. Tak, no właśnie, bo księżniczka, czy w zasadzie królowa z tamtego królestwa, oskarżona o paranie się czarną magią, pochodziła z tej wyspy. I czy to są zgliszcza jej domostwa? Knur ryje w ziemi, bo szuka jedzenia. Nie pójdzie, póki się nie naje. Tak, musimy pewnie go nakarmić. Słyszę wodę, musi tam płynąć rzeka. Pełno wody wokół, po co czerpać ze studni? Co jest pod studnią? Jakaś skrzynia. Brakuje już tylko centralnego medalionu. Czy to jest ten łabędzi medalion? Nie. Jakaś większa część powinna wejść jako pierwsza. Czyli nic z tego. Tu jest kolejny herb. Tu możemy na coś spojrzeć. Nigdy nie widziałam takiej byliny magiczna. Tu możemy coś zabrać. Hubę. Okej. Spójrzmy tutaj. No i hidden object. A więc szukajmy. Szukajmy tych fragmentów. Tutaj coś widać. Tak, jeszcze nam brakuje jednego elementu. Gdzież on może być? Tutaj się chował. I cóż my mamy? Zewnętrzny amulet. Okej. Nic więcej nie znajdę w tym pokorzelisku. Ale tutaj jeszcze coś mamy. Co to było? Szczotka. Idealnie rozdwojony kij. Mogłabym zrobić procę albo inne narzędzie. Z sieci? Świetnie. Mamy pobierak, podbierak. Zamknięty od środka, albo ktoś tam jest, albo musi istnieć inna droga. Dobrze, czy ten medalion będzie pasował tutaj? Zewnętrzny amulet. Pasuje. I łabędzi medalion do środka. Co mamy w skrzyni? Jest klucz. I jest jakaś książka. Mija drugi miesiąc od naszej ucieczki z zamku. Ukryliśmy się w myśliwskiej chacie ojca. Dzięki koszulom z pokrzyw możemy pozostawać w ludzkiej postaci przez godzinę dziennie. To niewiele, lecz lepsze to niż nic. Koszule z pokrzyw, ludzka postać, wszystko zaczyna się łączyć. Tak. Książęta przemienieni w łabędzie. Coś jeszcze tutaj mamy? Czy tylko ta książka nam pozostała? Chyba tylko ten pamiętnik, nic więcej. Cóż możemy jeszcze tutaj zrobić? Spójrzmy na mapę. W leśnym wąwozie mamy jakąś akcję do wykonania. Tylko co? Klucz będzie pasował nam tutaj do zamka, no właśnie. Malutki klucz. I co to jest? Przez ten mech nie widzą ścieżek labiryntu. No to skorzystajmy ze szczotki.
oczyśćmy ten mech. Okej. Wszystko, wszystko. Pomóż księżniczce przejść przez labirynt. No okej. To chodźmy, księżniczko. Mi się zaklinowała. Nie, to nie jest właściwa droga. To tędy. Też nie. Trzeba było najpierw popatrzeć. Tędy. Tak, trzeba przejść dołem. Tędy. Tak. I jesteśmy na końcu labiryntu. Podmokła jaskinia. Dobrze, to chodźmy tam. Pojawił się nasz tytułowy czarny łabędź. Zaatakował go inny biały łabędź. No cóż. Zobaczmy tutaj, co mamy. Tu jest kolejny fragment herbu, 15. 14 w zasadzie. 14. Dobrze, tu coś możemy wziąć? Nie. Tu się coś unosi. Tu coś jest. Rumowisko jest niestabilne. Nie ruszałabym go. Wolałabym nie kłopotać wodnych stworzeń bez dobrego powodu. Nie chciałem wracać. Tu coś mamy. Porazi mnie prądem i tyle. Węgorz elektryczny. Tutaj trzyma jakieś ostrze. Tu coś mamy. I kolejna kapliczka. Mam nadzieję, że ta kryje resztę historii króla, ale nie mamy złotego pióra. Dobrze, spójrzmy tutaj. Mamy jakiś kubek. Cynowy kubek. Kilof, bez trzonka, bez sensu. Okej. Okay. Czyli na razie nic z tego. Tu co mamy? Piwnica pod domem, lecz nie przecisnę się. Wydra nam też raczej nie pomoże. O, tu możemy kamienie odsunąć. Rączka od piły, pełno tu zepsutych narzędzi. Fragment piły tam trzymał węgorz elektryczny. No niestety. Podbierakiem? Możemy. I mamy ostrze piły. To nie tutaj. To złóżmy piłę w całość w takim razie. Okej, okay, mamy piłę do drewna. Co możemy zrobić? Spójrzmy na mapę. Tu nic więcej nie mamy do wykonania. Leśny wąwóz. Tak, co tutaj było do zrobienia? Tu jest trujące ziele. O, tu coś jeszcze możemy na coś spojrzeć. Zdałby się taki mocny kij, lecz w rękach go nie ułamię. No to skorzystajmy z drewnianej piły. Z piły do drewna. Drewniana piła byłaby bezużyteczna. Mamy krzepki konar. Dobrze. To złóżmy w takim razie ten kilof w całość. Mamy kilof. I spróbujmy przebić się tutaj do piwniczki. Okej. I mamy zejście do piwnicy. Wszystko mamy tutaj wykonane, wszystko. No to chodźmy do piwnicy. O!
Kogoś tu mamy. Kolejny fragment herbu. Zobaczmy, któż to jest. Our brother. He's lost his mind. The child. You must save the child. There's a house by the waterfall, beyond the underground tunnel. Take this. Go to the bridge. Hurry. Please. Czyżby to był kolejny... kolejny zamieniany w łabędź człowiek? Kolejna ofiara czarnego łabędzia. Muszę go powstrzymać. No niestety. Już mamy drugiego, niestety, trupa na swojej drodze. Okej, ale mamy złote pióro. Dobrze. To zobaczmy, co on tutaj ma za sobą. Cóż my tu mamy? Szczur nie odda trufli bez walki. Szczur i trufle. Coś tu zepsuliśmy. Pieniądze nie pomogą mi rozwiązać tej zagadki. No, wydra też nam nie pomoże, chociaż... Jest, pomogła nam wydra. Zabieramy trufle. Dobrze. Co my tu mamy? Jakieś drzewo herbowe. Drzewo genealogiczne królowej. No właśnie. A tu co było? Była parafina. Tak, król, królowa. Tu jest nasza królowa z tamtego królestwa i jej bracia. Dwójka, czwórka, szóstka, siódemka. Dobrze, tu mamy jakąś pajęczynę. Co to jest? Zgaduję, że brakuje tu kilku pereł. Czyli nic z tym nie zrobimy. Dobrze, spójrzmy na dół. Tu coś zebraliśmy. Drzewo. Zagadka przedstawia las. Brakuje tylko jakiejś figurki. Ciekawe czego? Figurka smoka. To też zebraliśmy chyba wcześniej. Ona tutaj nie pasuje. Dobrze. Co jeszcze tutaj mamy? Jakąś drabinę. I tutaj mamy krzesiwo. O, i mamy przejście do zgliszczy, do mostwa. Ale jeszcze spojrzę na mapę. Jesteśmy w piwnicy. Mamy coś do wykonania jeszcze w podmokłej jaskini. Okej. Tutaj możemy spojrzeć. Mamy hidden object. Znaleźć musimy 12 pereł. Trzecia, czwarta, piąta, szósta. Szósta, siódma. Tu jest ósma. Tu jest dziewiąta. Gdzie jeszcze kolejne perły? W muszli. Tu jest dziesiąta. Coś jeszcze tu mamy do odsunięcia. Tu jest jedenasta. I jeszcze jedenastej perły nam brakuje. Gdzież ona może być? To perły nie są, niestety. Coś tu możemy odsunąć jeszcze? Chyba nie. Gdzie jest ostatnia perła? Nie widzę jej. Pewnie jest dobrze schowana. Żaba ją trzyma w swoim pysku. Dobrze, mamy 12 pereł. Jeszcze raz spojrzę na mapę. Jeszcze coś tutaj mamy do wykonania. Tu już nie ma więcej skarbów. No właśnie, mamy złote pióro. Umieśćmy je w kałamarzu. Before I met her, she taught me everything.
We became lovers. I was a weak fool and succumbed to temptation. I wish I could say I fell under some sort of spell of hers, but it wouldn't be true. Breaking my wedding vows was no one's fault but mine. That single, shameful act was the seed of doom for my kingdom. A więc król Łabędź wdał się w jakiś romans z czarodziejką. No cóż. Dobrze, co tam było schowane? Figurka jelenia. Okej, tą lokację mamy wyczyszczoną. Dobrze, wracamy do piwnicy. Dobrze, umieśćmy perły na swoich miejscach. Obracaj obręczami tak, by czerwone i fioletowe perły były po odpowiednich stronach. Ale po których stronach one muszą być? Tutaj czerwone, tutaj fioletowe. Aha, a więc na takiej zasadzie mamy tym obracać. Ciekawa jest ta łamigłówka. Nawet bardzo ciekawa. To nie będzie takie proste chyba, coś mi się wydaje. Spróbujmy. Dobrze, tu następną. Dobrze, tu jeszcze jedna. Okej. Przesuńmy to znowu. Dobrze. Tu jest następna. No właśnie, to nam będzie tutaj uciekało. Przenieśmy ich jak najwięcej. Może zajmiemy się najpierw tymi z tego koła. Zobaczmy, na ile to nam się zda. I to nam właśnie tutaj niestety ucieka. Siedzę nad tą łamigłówką już dosyć długo. Niestety dałem się jej pokonać. Już nie mam do niej siły, także wybaczcie mi, ale po prostu tą łamigłówkę pominę. Tak, pominiemy tą łamigłówkę. No niestety. Tak to miało wyglądać. No cóż, nie należy ona do najprostszych niestety. Dobrze. Otwórzmy to. I zobaczmy, co my tutaj mamy w środku. Mamy jakąś figurkę. Figurkę niedźwiedzia. Dobrze. Coś jeszcze mamy tutaj do zrobienia w tej lokacji? Raczej nie. Możemy udać się tylko do zgliszczy domostwa. Dobrze. Na dzisiaj myślę, że już wystarczy. Po tej ostatniej łamigłówce też mam troszeczkę dosyć. Także to będzie na tyle. I widzimy się już w następnym odcinku z gry Czarny Łabędź. Trzymajcie się, cześć!